Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodni kapłani, osoby życia konsekrowanego, szanowni państwo. Nazywam się Krzysztof Tomiak, w firmie Święty Wojciech Dom Medialny odpowiadam za strefę katechety. Miejsce przyjazne, bardzo przydatne katechetom. Bardzo wiele inspiracji, pomysłów, materiałów, które można wykorzystać podczas lekcji religii czy też przygotowania do niej, można znaleźć właśnie na strefie katechety. Sam uczę religii, sam jestem katechetą, i sam ze strefy katechety korzystam i chciałbym do tego również i Państwa zaprosić. Ponadto do polubienia naszych profili na Facebooku, Instagramie, TikToku czy też Facebooku. Ale dziś przychodzę z czymś, co może okazać się bardzo dużą pomocą nie tylko w prowadzeniu lekcji religii, ale także w przygotowaniu do niej. Telefon to coś, co najprawdopodobniej każdy z Państwa ma w zasięgu swojej ręki, a w nim mnóstwo wiadomości, informacji, a także aplikacji. Wiele z nich przydatnych na co dzień, wiele przypomina o wielu ważnych rzeczach. Natomiast chciałbym zaproponować dziś pobranie aplikacji, która nazywa się Strefa Katechety. Co znajdziemy w aplikacji i w jaki sposób może ona ułatwić życie i pracę nauczycielowi religii? O tym chciałbym w kilku słowach za chwileczkę powiedzieć i pokazać, co w aplikacji można znaleźć. Najłatwiej i najszybciej zrozumieć jej funkcjonowanie można wtedy, kiedy pobierze ją się na swój telefon, a działa na wszystkie popularne systemy operacyjne od Huawei'a poprzez Androida, a także iOS, zatem zachęcam do odwiedzenia odpowiedniego sklepu z aplikacjami i pobrania darmowej aplikacji o nazwie Strefa Katechety. W moim przypadku, kiedy uczę kilka klas, odciążyła mój plecak o kilka ładnych kilogramów. A dlaczego? Ponieważ poza rzeczami, o których za chwilkę powiem, znajdują się w niej wszystkie poradniki metodyczne i wiele innych rzeczy, na które za chwilkę zwrócę uwagę. Zachęcam zatem do pobrania naszej aplikacji. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacja wygląda w taki oto sposób. Postaram się krótko przez poszczególne części naszego menu Państwa oprowadzić. Poradniki metodyczne to przyświecało przede wszystkim powstawaniu naszej aplikacji. Sam katechizuję i wiem, że w mniejszych szkołach katecheta bardzo często uczy od klasy pierwszej po ósmą i noszenie wszystkich poradników metodycznych, wszystkich materiałów okołopodręcznikowych to dodatkowe kilogramy w plecaku czy też w torbie. I aplikacja miała przede wszystkim odciążyć, ale nie tylko. Jak widzicie Państwo, bardzo płynnie można przechodzić między poszczególnymi poziomami edukacyjnymi i wybierać poszczególne klasy. Układ poradnika metodycznego, który zamknięty jest w naszej aplikacji, jest dokładnie identyczny z tym w wersji drukowanej. Zatem wszystko pod ręką w telefonie. Wybieram tylko klasę, która mnie interesuje i lekcję. I już mogę zerknąć do tego, co poradnik metodyczny proponuje. Szczególnie w tych młodszych klasach, kiedy prowadzimy jakieś rozmowy, pytania czy też opowiadania, które są w danej chwili do włączenia, ta forma bardzo ułatwia pracę. Bezpośrednie połączenie także ze strefą katechety, do której obserwacji polubień zachęcałem przed chwilą, a tutaj dokumentacje, multimedia, pakiety startowe dla katechetów, a także kontakt do wszystkich odpowiedzialnych, do całego zespołu strefy katechety i bezpośrednie przekierowania na nasze media społecznościowe. Znaleźć w aplikacji można także aktualności katechetyczne, które poza tym, że znajdują się na naszym blogu strefowym, wysyłane są także do wszystkich posiadaczy aplikacji w formie powiadomień. Jeżeli organizujemy jakieś webinary, a jest ich w ciągu roku kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt, to użytkownicy aplikacji są na bieżąco, ponieważ w ich telefonie pojawi się dzwoneczek przypominający o tym, że w tym tygodniu ciekawe spotkanie online,
darmowe dla katechetów, z którego można skorzystać, zapisując się również, nie wychodząc ze swojego telefonu, bo klikając bezpośrednio link. I pozostałe strony, które również polecamy w naszej aplikacji, to Mały Przewodnik Katolicki, Przewodnik Katolicki, Pismo Króluj Nam Chryste dla ministrantów, czy też Radio Emaus, a także aplikacja Drogowskaz i aplikacja 5 minut z Bogiem. Czasami młodzi ludzie chcą przeczytać coś wartościowego, chcą znaleźć jakiś temat religijny, który ich dotyczy. Warto sięgnąć wtedy również i do Przewodnika Katolickiego, czy też Małego Przewodnika Katolickiego, posłuchać dobrego radia. Nasza aplikacja to tak naprawdę początek przygody z katechetami w tej dziedzinie, powiedziałbym, cyfrowej, informatycznej, ponieważ wygląda w ten sposób na dzień dzisiejszy, ale planujemy dużo ciekawych funkcjonalności, którymi, mam nadzieję, zaskoczymy niejednego katechetę i ułatwimy jego pracę. Pozostaje już tylko zachęcić Państwa do tego, żeby pobrać aplikację na swój telefon i tutaj przetestować wszystkie funkcjonalności aplikacji Strefa Katechety. Jeśli pojawią się jakieś pytania, niejasności, zapraszam do kontaktu i zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.strefakatechety.pl, a także do śledzenia naszych mediów społecznościowych Facebooka, Instagrama, TikToka, YouTube'a, do korzystania z tego, co proponujemy na strefie, od materiałów darmowych do pobrania, po webinary, które w każdym miesiącu cieszą się bardzo dużą popularnością wśród katechetów, a staramy się przygotowywać tematy, które rozwijają warsztat pracy katechety, ale także dbają o jego rozwój duchowy, co w tej naszej pracy jest najważniejsze. Zatem do zobaczenia na strefie katechety. Pozdrawiam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.